Drodzy Państwo, witam wszystkich gorąco i serdecznie na nadzwyczajnym gminnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym delegatów Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Lubawie w dniu 21 grudnia 2018 roku. Chciałbym gorąco i serdecznie powitać na naszym zjeździe nadzwyczajnym pana wójta Mariana Lichnerskiego. No wiem, że zastępca, ale tytułujemy zawsze do gminnego zrzeszenia. Myśmy to rozpatrywali już na zarządzie i wspólnie z komisją rewizyjną gminnego zrzeszenia ZSU i została ta rezygnacja, którą przeczytam, przyjęta, wobec tego składam równocześnie do wszystkich delegatów, którzy są dzisiaj tu obecni. Benedykt Czarnecki, numer 16, 1260 Lubawa, Rada Gminna Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Lubawie. Rezygnacja z funkcji przewodniczącego. Niniejszym składam rezygnację z funkcji przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Lubawie. Powodem mojej rezygnacji jest objęcie przeze mnie mandatu radnego gminy Lubawa kadencji 2018-2023. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie mogę łączyć obydwu funkcji. Wobec tego mam do wszystkich Was prośbę. Muszę przegłosować i przyjąć moją rezygnację. Kto jest za tym? No nie mamy wyboru. Ale ja nie odejdę, tak od Was z Wami spotkam się gdzieś tam jeszcze i na pewno nie tego. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto przeciw? Nie widzę. Jednogłośnie rezygnacja moja została przyjęta i dziękuję Wam za to bardzo. Już na samym początku, tu skoro jestem przy głosie, chciałbym wszystkim podziękować bardzo i serdecznie wszystkim członkom gminnego zrzeszenia. Jest nas 17, bo regulamin taki, żeśmy taki status żeśmy przyjęli, jak i równocześnie regulamin, że 17 członków gminnego zrzeszenia. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Wobec tego teraz powierzającym funkcję przewodniczenia dzisiejszego nadzwyczajnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Oczywiście głosowaliśmy za przyjęciem rezygnacji z tego względu, że ten prezes wcześniej nas zapewnił, że dalej będzie tak samo jak było, że zgadzamy się z tym jak najbardziej, dlatego głosowaliśmy za rezygnacją. Ale już przystępujemy do dalszej części zebrania. To znaczy jeszcze nadmienię, iż tutaj szanowny gremium zadecyduje, czy pan prezes będzie dalej mógł na tą chalupkę jeździć, czy nie. Dobrze, jedziemy dalej. Punkt czwarty, wybór komisji mandatowej. Troszkę w Złotowie. Pana dyrektora Jerzewowicza nie ma, ale jest Darek Liberacki, gminny szkolny związek sportowy. Też zaraz zapraszam. Dziękuję bardzo. Współpraca nam się dobrze układała. Mam nadzieję, że za lata będzie nowo też, że pani będzie układała. Darek, też wszystkiego najlepszego. Dziękuję Ci bardzo. Jestem bardzo nie tylko dyrektorem szefem szkolnego związku, ale mam nadzieję, że ta współpraca będzie nadal zrealizowana. Kamil też. Dziękuję bardzo. No, coraz więcej współpracujemy, mam nadzieję. Masz tam dobrych trenerów. Często nas odwiedzają, ale i wyglądają, czekają na coś więcej, nie? Dobra, i proszę bardzo. On tutaj mówi piękne czytania, to ma dwa tomy, także dziękuję bardzo. Też mam wniosek Gminnego Zrzeszenia ZSU Lubawia, bo Wojewódzkie Zrzeszenie ZSU nadało odznaki. Banacki Wojciech, ZSU Puława, Jurkiewicz Wojciech, ZSU Puława, Lewalski Jakub, ZSU Wista Łożyn, Lysiewski Mariusz, ZSU Kura Dan Wyszłał,
i Modrzewski Artur, LZS i Jordan Kazalice. Wyżej wymienione osoby, jak są, to proszę o wystąpienie. Teraz ostatnia ta uroczystość, taka szybka, żeby w tempie do sportowcy roku 2018. Karczewski Daniel, piłka nożna LZS Mijewo. Jeżeli jest, to proszę występować. Łyżyński Daniel, piłka nożna LZS Mijewo. Kępkowski Patryk, piłka nożna LZS Abiska Łąży. Drzewiński Sebastian, piłka nożna Protniczanka Protnica. Kępkowski Dominik, piłka nożna LZS Lider Złotowo. Wyźniec Wojciech, piłka nożna LZS Drwęca Czerkowo. Modrzewski Artur, piłka nożna LZS Jordan Kazanice. Okuniewski Janusz, piłka nożna LZS Huragan Wyszpał. Kożelewski Cezary, piłka nożna LZS Matrada Rumienica. Banacki Wojciech, piłka nożna LZS Opława. Aleksandrowicz Jakub, piłka nożna LZS Orzeł Grabowo. I Guzowski Andrzej, tenis stołowy LZS Sankt Łaba, Lubawa. Proszę panie wójcie, Darek, poproszę bardzo. Trenerzy roku 2018 zapraszam. Rubalewski Łukasz, LZS Abiska Morzyń. Liczniewski Marcin, LZS Lider Złotowo. Grodrzewski Krzysztof, LZS Mijewo. Górski Bartłomiej, LZS Jordan Kazanice. Szulc Marcin, LZS Jordan Kazanice. I Goldberg Tomasz, LZS Lubada. Sekcja tenisa stołowego. Dla trenerów będą kursy, ale teraz za działalność, którą prowadzą w swoim kole i chciałbym tu podziękować wyróżnieniem dla Liszewski Jarosław, LZS Huragan Wyszpał. Bardzo proszę. Widzisz Wojciech, LZS Węca Czerkowa. Drzewiński Sebastian, LZS Prudniczanka. Gryźba Paweł, LZS Rumnica, też go nie ma. I Banacki Wojciech, LZS Sampława. Bardzo proszę. Brawo, dzięki. Tyle by było już tych wyróżnień. Jeszcze raz wam gratuluję wszystkim. Ci, którzy nie odebrali, a sygnały tutaj mamy, że niektórzy są w pracy, trudna zmiana, no trudno wybaczyć, no taka akurat pora, no najlepiej to w sobotę. Niektórzy proponowali, no może tak, ale ten okres taki już przedświąteczny, to tego nas nie będziemy w sobotę wam wsuli, bo to przygotowanie już każdy ma. Także ja dziękuję, jeszcze raz gratuluję, oddaję głos przewodniczącemu. Proszę przewodniczącego Komisji Mandatowej o wyczytanie sprawozdania. Protokół Komisji Mandatowej. Komisja Mandatowa w składzie Piotr Zieliński, Łukasz Berendt, Tomasz Gorbel. Wybrana na nadzwyczajnym gminnym zebraniu sprawozdawczym wyborczym delegatów Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Dubawie dnia 21 grudnia 2018 roku. Po zapoznaniu się z listą obecności delegatów na zebraniu stwierdza. Obecnych na zebraniu 29 delegatów. Nieobecna stwierdza, że nadzwyczajne gminne zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Dubawie jest prawomocne. Podpisy komisji.
wniosków o odczytanie uchwały w sprawie zmian w statucie gminnego zrzeszenia do zespołu sportowego Balię. Uchwała nr 1/2018 Nadzwyczajnego Gminnego Zebrania Delegatów Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie zmian w statucie Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie. Na podstawie paragrafu 22.4 Statutu Klubu Walne Zebranie uchwala się, co następuje. W statucie Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie dokonuje się następujące zmiany. Po pierwsze, paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie i ustawy o działalności pożytku publicznego w wolontariacie. Po drugie, paragraf 22 punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie. Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe zbiera się co najmniej 4 razy w roku, czyli raz na kwartał. Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe wybiera ze swojego grona zarząd w składzie od 5 do 7 osób, w tym przewodniczącego, zastępcę do spraw organizacyjnych, zastępcę do spraw upowszechnienia sportu, skarbnika i sekretarza. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Po trzecie, paragraf 29 punkt 4 otrzymuje nowe brzmienie. Konstytuowanie się Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, wybór członków zarządu odbywa się na pierwszym zebraniu, którego przewodniczący przewodniczy Zrzeszenia Sportowe, Zebrania i Delegatów. Po czwarte, w paragrafie 29 dodaje się punkt 5 i 6 o następujących brzmieniach. Punkt 5. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Punkt 6. W umowach pomiędzy gminnymi zrzeszeniami LZS a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie wskazanym w uchwale Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. I teraz już proszę. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie za okres od dnia 2 czerwca 2017 roku do dnia 21 grudnia 2018 roku. Komisja rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Radzie Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie. Podpisy komisji. Dziękuję. Dziękuję. W sprawie udzielenia absolutorium występującej Radzie. Kto jest za udzieleniem absolutorium występującej Radzie? Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Także gratuluję występującemu i ustępującej Radzie. No i życzę, aby jak najwięcej osób znalazło się w następnej Radzie, ponieważ dobrze pracowali, to co usłyszeliśmy w tak krótkim okresie, ale już ile imprez sportowych odbyło się i ile uczestników brało udział. Także gratuluję. I proszę teraz o sprawozdanie Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej. Proszę kolegę Artura Zelma o odczytanie sprawozdania tejże komisji. Jeżeli chodzi o skład radnej gminy LZS w Lubawie, to na Radzie Wspólnej przewodniczącym został Łukasz Berendt. Zastępcą przewodniczącego został kolega Benedykt Czarnecki. Drugim zastępcą przewodniczącego został Marian Deka. Sekretarzem został Rafał Laskowski. Skarbnikiem Piotr Zieliński. Członkiem zarządu zostały dwie osoby. Marcin Bielicki oraz Tomasz Gorder. Natomiast skład Gminnej Komisji Rewizyjnej
przewodniczącym został Jan Laskowski. Zastępcą przewodniczącego został Edward Walewski. Natomiast sekretarzem Mirosław Tomaszewski. Dziękuję. Także gratuluję, panie Łukaszu. Będzie pan miał nie lada zadanie, ponieważ mając przy sobie takiego działacza, naprawdę trzeba się sprężać, ale i dobrze mieć takiego człowieka przy sobie, ponieważ mu można się dużo nauczyć. Także zapraszam, panie Łukaszu, tutaj do stołu. Przyzwyczaję się, na razie będzie z boku siedział, jak jasno tutaj, to nie może zająć miejsca na środku. Gratuluję pozostałym, którzy zostali wybrani do zarządu. Także życzę wam owocnej pracy. I teraz sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Bardzo proszę przewodniczącego kolegę Edwarda Walewskiego o czytanie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków. Uchwała nadzwyczajnego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatu gminnego zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie podjęta w dniu 21 grudnia 2018. Komisja uchwał i wniosków powołana na zebraniu w dniu 21 grudnia 2018 w składzie Walewski Edward, Wiśniewski Marcin, Mirosław Tomaszewski. Po wysłuchaniu sprawozdania Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz dyskusji uchwala co następuje. Wykorzystywać wszystkie dozwolone prawem możliwości mające na celu zdobycie środków finansowych na działalność SZS. Corocznie opracowywać i realizować kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych. Ustala się składkę członkowską na rok 2019 w wysokości uczący się członkowie SZS minimum 5 zł, pracujący minimum 10 zł rocznie. Wnikliwe rozpatrzenie w najbliższym posiedzeniu Rady wniosków zgłoszonych podczas dzisiejszej dyskusji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Podpisy komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powoli zbliżamy się do końca zebrania. Czy ktoś by chciał zabrać głos? Bardzo proszę. Dziękuję, panie Janku. Chciałbym na początku pogratulować nowemu składzie Rady Komisji Rewizyjnej, podziękować za powierzenie mi pełnienia funkcji przewodniczącego Gminnego Zrzeszenia RZS w Lubawie. Wiem, że jest to niełatwe. Pracuję już jako pracownik 11 lat. Chciałbym nie zaprzepaścić tego, co dokonał, uzyskał, osiągnął, który prezes, przewodniczący, który ustąpił. Wiem, ile to go kosztowało zdrowia, czasu swojego prywatnego, dużo wyrzeczeń, poświęceń i na pewno będę starał się utrzymać z waszą pomocą to, co osiągnął kolega Benedykt Czarnecki. No i tyle. No. Chciałbym życzyć wam wszystkim tutaj obecnym i waszym rodzinom zdrowych i wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję. Szanowni Państwo, okres świąteczno-noworoczny to jest takim dobrym okresem do różnego rodzaju podsumowań, ale jest to też dobry okres, żeby sobie nawzajem podziękować. I ja tutaj chciałbym bardzo podziękować w imieniu pana wójta, który niestety dzisiaj nie mógł tutaj być z wami, ale i również w swoim imieniu, za ogrom pracy, które wasze stowarzyszenie tutaj wkłada na rzecz naszej gminy. Budzi to olbrzymi szacunek. To wynikało ze sprawozdań, ja tego nie będę powtarzał, ale naprawdę jesteśmy tutaj wdzięczni, że wasze stowarzyszenie działa tak bardzo mocno i owocnie na rzecz krzewienia kultury fizycznej terenie naszej gminy. Nie muszę państwa zapewniać, że gmina będzie dalej wspierała pracę waszego stowarzyszenia. Zresztą wiecie, że w tej chwili też sporo inwestycji takich infrastrukturalnych się odbywa. Budujemy dwie sale sportowe.
są renowane, jest przeprowadzona renowacja boisk piłkarskich, także na różnego rodzaju imprezy. Są też w budżecie gminy przygotowane środki w podobnej wysokości, jak co roku się to odbywa, także jestem przekonany, że w dalszym ciągu ta współpraca będzie przebiegała bardzo dobrze. No jest to też w tej chwili okazja do złożenia podziękowań panu Zbenkowi Czarneckiemu, bo nie wiem, czy to nazwać rewolucją, czy ewolucją, czy jest to ewolucyjne przekazywanie jak gdyby pałeczki nowemu pokoleniu, ale w każdym bądź razie, panie Benku, już pan jest tutaj mocno zapisani złotymi zgłoskami w historii tej gminy i nikt panu tego już nie odbierze. Także serdecznie dziękujemy za to, co pan do tej pory na rzecz naszej gminy zrobił. Również składam gratulacje nowemu prezesowi. Także wyrażam nadzieję, że będziemy równie dobrze współpracowali dalej. No bo inaczej się nie da. Po prostu musimy wspólnie działać na rzecz naszych mieszkańców. I korzystając z okazji, chciałbym złożyć też państwu wszystkim życzenia, wam i waszym rodzinom, radosnych, spokojnych, zdrowych świąt oraz wielu sukcesów osobistych, zawodowych, sportowych w kolejnym roku. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina.